Czołem, drużyna tu Pęcz. Witam wszystkich w kolejnym odcinku i dziś będzie recenzja. Czyli będzie bardzo na poważnie, bo recenzja to kasa, a kasa to biznes. A biznes to tak trzeba żyć na YouTubie. No się pracuje, się recenzuje, się zarabia, się żyje, się ma sprzęty premium klasa pierwszy sort. Się miewa. No trochę, bo na stół weźmiemy coś, co takich głębszych przemyśleń tak naprawdę nie wymaga. Ale myślę, że warto poznać, co to w ogóle jest. A to takie małe coś, co wygląda jak konsola NES Mini. Uwaga, niespodzianka, konsolą NES Mini nie jest. To, że wygląda, jak wygląda, to jedno, bo wyglądać sobie może. Natomiast jest to tani chiński klon. I to takiego najtańszego chińskiego klona, z jakim może miałeś do czynienia, a może gdzieś widziałeś, albo jakiego możesz sobie wyobrazić. Ale oprócz tego, że tania i chińska, czyli jak można domniemać mocno takiej sobie jakości, to do tego ma wbudowane ponad 600 gier. Czyli niby słabo, niby tanio, ale tak jakby luksusowo odrobinę i na bogato jednak. Oto taki chiński paradoks. I ten właśnie chiński paradoks chciałem wam dziś pokazać. Do tego zajrzymy do środka tego urządzenia, a więc będzie drobne urozmaicenie. Bo małe, a gdzieś te 620 gier się musi jednak pomieścić. Ciekawe gdzie. Zatem jeżeli chciałbyś, widzu, zobaczyć, cóż to za wynalazek i dowiedzieć się, po co tak w ogóle ja to recenzuję, a to wyjaśnię w podsumowaniu, to zapraszam do obejrzenia odcinka i pamiętaj, nie bądź sknera, zasubuj tera. Dobrze, przejdźmy zatem do unboxa. Sam początek to dobry moment, żeby od tego zacząć. Zatem generalnie pudełeczko jest takie, powiem wam, pudełeczko nie zdradza tego, co tutaj w ogóle mamy, z czym mam tutaj do czynienia. Natomiast jest całkiem fajne. Tutaj mamy jakieś takie ładne grafiki. Od boku mamy jakieś takie ładne grafiki. 600, wszędzie, z każdej strony jest zaznaczone, że 620 gier. To jest jakby podstawa taka i tak to jest podstawa, tak. No ładnie, tutaj wszystko składnie. Tutaj mamy z góry, jak podłączyć tą konsolę. Tutaj mamy z tyłu znowu to samo, co z przodu. Generalnie tak właśnie jest, tak tutaj się żyje. To jest jedno i to samo naokoło i że 620 gier. Otwieramy pudełko. Kto nie widział w ogóle unboxa paczki od Kiełasa, to jeszcze raz. W pudełku mamy jednego takiego topada, bardzo małe, takie dziadostwo. Zaraz będziemy to z bliska oglądać. Nazywam to dziadostwo, ale to później do tego dojdziemy. Dlaczego? Takie małe jedno, czyli pad po prostu. Mamy oczywiście takie małe drugie, czyli pad po prostu. Też przyjrzymy się z bliska tylko jednemu, nie musimy się przyglądać dwóm, tak? Bo jeden, drugi jest taki sam. No i mamy oczywiście konsolę. Konsola, która jest taka. Mówiłem, że jest mała. Kto nie widział, ten nie wie. Teraz już wie, że to jest takie małe coś. I to małe coś jest bardzo ciekawe, jest bardzo lekkie. To wszystko, co było w pudełku, więc więcej nie ma w tym pudełku. Zatem pudełko postawię na bok, tam gdzie jego miejsce najlepsze. Przejdziemy na stół, pokażę wam, jak to wygląda tak z bliska. I rozkręcimy sobie tą konsolę i zobaczymy, jak ona wygląda w środku. Sam jestem ciekawy, gdyż jest bardzo, ale to bardzo leciutka. Zatem zapraszam do mojego stołu i no cóż, otwórzmy to, zobaczmy to. No dobra, przejdźmy może zatem do padów. Zacznijmy od nich. Pad jest wykonany na wzór takiego oryginalnego NES-owego pada. Czyli taki kwadraciak, zaokrąglony troszeczkę po bokach, ale generalnie kwadraciak, tak? Od dołu skręcony na 6 śrubek krzyżakowych, zwykłych, malutkich. Charakteryzując się tym, że ma bardzo króciutki, ale to bardzo króciutki kabel USB. Tak, widać USB, zwykły kabel USB. No od góry mamy grafikę wzorowaną na padzie NES-owym. Krzyżak, który jest odpowiednikiem NES-owego, start, select, wszystko jest to samo tak naprawdę. No i 4 przyciski w różnych kolorach. Żółty, tutaj to jest żółty, niebieski, zielony, czerwony. To jest wzorowane na SNES-ie tak naprawdę tutaj to, bo oryginalne pady od NES-a miały tylko 2 przyciski. Tu mamy 4, czyli mamy jakby na bogato, jakby luksusowo, tak jak już mówiłem. Wygląd to jest jedno, tak jak on wygląda. To jakby nie ma się zaczepiać, jest taki jest, to jak on jest wykonany. Powiem wam tylko tyle. Jak sobie pomyślicie o jakimś takim tanim odpowiedniku PlayStation albo coś, mniej więcej to będzie to. Może nie aż tak bardzo, natomiast wiecie co, no on jest bardzo, no bardzo słabej jakości ten padzik jest, powiem szczerze, ale to jak on działa, to jakby nieważne. Plus jeszcze pachnie odpowiednio. Tak jest, pachnie odpowiednio jak tanim plastikiem takim. No ABS-em, tworzywem jakimś, o ABS-em. Natomiast wykonanie jest takie sobie, spasowanie jest może i dobre, ale to tak, no i tak, zostawiam do życzenia. Natomiast to jak się na nim gra, to jest podstawowa wada już na dzień dobry. Granie na tym czymś, czyli precyzja jest kiepska. Po prostu, gdy wciskamy to tu się wszystko wygina, dosłownie się gnie, bo to jest wszystko delikatne, miękkie, takie wiecie, cienkie, nie? I on po prostu jest taki troszeczkę, bym powiedział raczej, granie pozostawia sporo do życzenia na tym. Krzyżak jest nieprecyzyjny, wystaje tak tyle o ile, wchodzi cały do obudowy, jak się go wciśnie, bo tam pod spodem są gumki pewnie jakieś takie kiepskie, także krzyżak jest taki sobie, no start i select to są gumy zwykłe, niech będzie. Przyciski to jest dokładnie to samo co z krzyżakiem, czyli chodzą tak gumowato, odbijają raczej nie za szybko,
Tak, krzyżak też mnie odbija za szybko i wchodzą w obudowę całe, jak się wciśnie. No tak, gumka się poddaje, wchodzi cała w obudowę. Także te pady, to jest jakby minus tego zestawu. Natomiast można sobie podłączyć inne pady, bo jest na USB. Także plus taki, że można sobie w nią wpiąć inny pad. Natomiast same te pady, jeden i drugi, są wykonane, no tak sobie, to jest dobre określenie, raczej słabej jakości. Tu widzicie, jak nim było grane już i tutaj, o, tak się odkształca wszystko, nie? Jak się ciśnie. To się wszystko po prostu poddaje. Także tutaj widzimy, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Te pady to jest raczej taka ciekawostka niż coś, na czym można pograć dłużej. Także tak wyglądają pady. Sama konsola. Sama konsola jest zerowana na NES Mini. NES Classic Mini, jak zwał, tak zwał. I można ją porównać rozmiarami do tego urządzenia. Tak mi się wydaje. Nie mam ni mini przy sobie aktualnie, ale mniej więcej tak to wygląda. Od góry wygląda jak NES Mini, jak NES klasyczny, tutaj z tym wszystkim. Od spodu mamy skręcone 4 wkręty zwykłe małe i mamy logo jakiś tutaj producent, ktoś tylko to zrobił. Oczywiście to jest chińskie. Tu mamy wentylację, tak, bo tutaj wentylacji nie mamy. To jest tylko atrapa, nie ma wentylacji. Od boków nie ma nic, nie ma nic. Tu z tyłu jest po prostu takie coś. Jest wykonane, no źle, po prostu źle. Tutaj to jest wypuszczony kabel, jest wykonane po prostu to nie fajnie i tyle. Od frontu, jakby od przodu, mamy przycisk power i reset. Tylko teraz tak, nie jest opisane, który to power, który to reset, ale czujemy, ten się wciska, prawda? Lepiej go nie wciskać za często, a ten się po prostu resetuje, nie? Czyli to jest reset, to jest power i dwa wyjścia USB na pady. Tak jak mówiłem, to jest dobre, gdyż pady można sobie podłączyć jakieś tam swoje USB i będzie chyba dobrze, tak mi się wydaje. Także dwa wyjścia na pady. I tyle. Konsola wykonana jest tak samo jak te padziki do niej dołączone. Gnie się na boki. Z kiepskiej jakości, plasticzek, taki abesik, wszystko się poddaje. Także jej wykonanie jest takie sobie mocno, a do tego jeszcze zapach ma, tak, o Boże, odpowiedni zapach. Czuć ją tak samo jak te pady, czyli tutaj mamy do czynienia z bardzo tanim chińskim tworzywem. Bardzo tanim, dobra, ale słuchajcie, to jak wygląda, jest bardzo lekkie, jak mówiłem, to tam nie ma nic, to jest puszeczka. Tak. Jestem dlatego ciekawy, jak to wygląda w środku i teraz sobie to zobaczymy, bo mam przygotowany swój magiczny wkrętak krzyżakowy. Wykręcam 4 śrubki, zajrzyjmy do środka, co tam w środku mamy. To co? 4 śrubki takie małe, pierdzikółka takie. Jesteście ciekawi, co tam w środku mamy ciekawego? Otwieramy. Jak wygląda ta konsola? Gdzie te 620 gier się pomieściło? Gdzie ta cała elektronika? Co tam się dzieje? Co my tam mamy? Słuchajcie. Nie wiem, czy się... Nie, to nie jest śmieszne. Ja się nie śmieję, to nie jest śmieszne. Nie, to jest śmieszne. A więc tak, this is, tutaj mamy płytę główną. Płytę główną. Teraz mam dylemat, bo jest glut, jest jakiś scalaczek malutki, no i jakiś oscylator, coś tam, nieważne. W każdym razie glut, czyli w glucie mamy chyba gry. To jest taki, taki cartridge, glutridge, tutaj jest te 620 gier chyba. To jest CPU, pamięć i wszystko w ogóle, to tutaj. Tutaj jest taśma, którą jest połączony, tej frontowy panel, który krzywo siedzi troszeczkę taki. Ojej, lepiej nie ruszaj tego. O, jak to jest polutowany, magicznie polutowany rezystor jakiś. O, panie, dobra, nieważne. W każdym razie tutaj mamy frontowy panel, który jest ucięty nożyczkami jakimiś do blachy. I mamy dwa przyciski, które siedzą krzywo, jak widać. I tutaj jest, o, no, panie, powiem wam źle. Dioda sygnałowa jest... Ludnuszki są przyłtowane w połowie, żeby sięgnęło od płyty głównej. No taki, że tutaj nie... Dobra. I tu mamy dwa porty USB, które są... Ja... Dobra. Środek mnie jakby nie zaskoczył, tak? Pozytywnie, negatywnie raczej. Teraz zdaję sobie sprawę z tego, że ten sprzęt... O, tutaj panie, tak żeby kabel się trzymał. To jest taki odpowiednik tanich konsol właśnie pokroju Polystation i tak dalej. Czyli tak zwanych dobrych, znanych jednorazówek z tamtego okresu. Gdy były lata 90. czy tam 2000 i graliśmy na nich, to takie jednorazówki. Klony jednorazówki. I to jest taki klon jednorazówka. Ale taki klon klona. Ej, a ta płyta główna jest przyklejona? A nie, przyklejona jest. Dotknąłem tego, nie wiem, czy jeszcze działa. I jeszcze jedna rzecz. Dlaczego? Mamy, to mi się nie zgadza. Mamy dwa złącza USB, ale mamy, prawda, wyjście, to mamy zasilanie. Mamy sygnał obrazowy kompozyt żółty i jeden kanał audio. Tak jakby wiadomo, mono, nie? Ale... Dlaczego jest kompozyt? Nie mogę dać HDMI, tylko dali jak dali, tak jest. Inaczej nie będzie. Dobra, skręcamy to coś, ten sprzęt. Gdzie to jest przód, gdzie to jest tył, chyba nie ma znaczenia, tak coś mi się wydaje. Skręcę to sobie poza kadrem. O, pięknie pasuje, jak się ładnie zeszło do kupy. Do kupy tutaj, podkreślam, do kupy. Skręcam to i za chwilę uruchomimy, odpalimy, pokażę wam tylko w skrócie, jakie są gry, bo to jest najmocniejsza strona tego urządzenia, jak też nie widział unboxed od Kiełasa. Najmocniejsza strona tego urządzenia, bo cała reszta niekoniecznie.
Także skręcam i za moment wracam. No dobrze, słuchajcie. Po odpaleniu konsoli naszym oczom ukazuje się wybór. 620 w jednym menu wyboru. I generalnie ci, co widzieli unbox tej konsoli w paczce, to już to widzieli. Nie będzie zaskoczeniem. Ci, co nie widzieli, widzą to po raz pierwszy. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Zatem tak. Wybór mamy taki. Contra. Super Contra. Misu Mega Toru, nie wiem, mamy Mighty Final Fight, Snow Bros, Super Mario Bros, Mario 14, wiadomo, Mario, Tetris, Battle City, Gunark, Yar Kung Fu, Elevator Action, Dr. Mario, Bomberman, Road Fighter, Circus Charlie, Load Runner, mamy Double Dragona, mam Chip and Dale, mamy Adventure Island, Ninja Gaidena mamy, Silkworma, Blue Shadow, Chinese Chess, nieważne, Legend of Kage, nawet to znane, piękne, wspaniałe, Legend of Kage, Soccer, jakieś 1942 i... 10 Yard Fight, Muscle Tact Match, Baseballe, Binary Land, Defender, mamy Brush, Roller jakiś, nie wiem. Zobaczcie, ile to jest gier. To jest cała masa dobrych gier. F1 Race, Druaga, Tower of Druaga, tak? Donkey Kongi są, Davy Rider, Dig Dug, dwójka, Dig Dug, Fire Rescue, Galaxy, Gomoku, Gyromite, Galaga, Flappy, Lolo jakiś, Adventure of Lolo akurat jest spoko, nieważne, Mickey Mouse, Mighty Bomb Jack, masa tego jest, słuchajcie, jest tego masa. Jakość obrazu jakby jaka jest, to wszyscy widzą, to się nie będziemy czepiać, ale jest masa gier i to gier, przepraszam, dobrych. To trzeba sobie powiedzieć, że to jest rzecz, która ratuje tą konsolę jakby. Te gry są po prostu dobre, one są takie do grania. Przejdźmy na początek, rzeczy, które chcę wam pokazać. Pierwszą grę uruchomimy, niech będzie kontra. Teraz tak, są niektóre gry, które są zhakowane. Wchodzimy przyciskiem start. Pojawia nam się menu i mamy do wyboru Contra albo Assault Gun, mamy Flame Gun, mamy Shotgun, mamy Contra różnych żyć, etapów i w ogóle wszystkiego, co tylko dusza zapragnie. Uruchomimy zwykłą Contra przyciskiem Start. Tosty! Contra. Już działa. Wiadomo, o co chodzi, działa. Uruchamiamy jakby Contra. Teraz tak, zobaczycie jakość obrazu. Jakość obrazu, jakby tu nie zapowiada nic, ale idziemy sobie i patrzcie, teraz się dzieje. Jaka jest jakość obrazu? Jest ekstra, nie? No właśnie, nie. I to jest główny problem, jeżeli chodzi o tą konsolę. To jest też problem, który tutaj się ujawni dzisiaj, gdy będę robił tego, gdy nagram ten gameplay, bo konsola jest wyposażona w złącze kompozyt. Z jakiegoś powodu niewytłumaczalnego w ogóle dla mnie, czemu nie HDMI. I z tego tytułu przy resetowaniu jej po prostu traci sygnał. No bo taki jest urok złącza kompozyt analogowego. Sygnał jest stracony, dziękuję, do widzenia. I już, i tyle w temacie, nie? Teraz tak, to jest minusik. Ktoś jak sobie odpali taką konsolkę na swoim LCD-ku 12,5 cala w 4K, to się może zdziwić, bo jakoś go zaskoczy, ale niekoniecznie pozytywnie, tego kompozyta. Teraz tak, co jeszcze? Gram sobie w kontrę. Czy jest dobrze? Nie, nie jest. Gra się źle. Dlaczego się gra źle? Tu nie chodzi o laga. Lag pewnie jakiś jest, na pewno jest, podejrzewam, natomiast wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że sterowanie jest niemożliwe wręcz. Niemożliwie więc skopane. On nie jest w stanie w ogóle łapać tych skosów, bo się po prostu sypie. Sypie się w sensie takim, że nie mogę wcelować w ogóle skos. Ten pad działa po prostu okrutnie źle. Jest bardzo złej jakości. Pierwsze, co należy zrobić, jeżeli ktoś w ogóle wpadnie na pomysł, żeby kupić taką konsolę, żeby sobie pograć, to trzeba zmienić pady na jakieś inne. Na tym się po prostu nie da grać. Taką grę jak Contra, no nie da się grać. Ja w ogóle tutaj gram tak topornie, bo gra się po prostu ciężko. Przyciski, power, przyciski, fire. Ogólnie przyciski nie zawsze łapią. To tak, żeby było śmiesznie. Znaczy śmiesznie nie jest, tylko ja tak mówię, żeby było śmiesznie. Ale tak, przyciski nie łapią. Często jest po prostu źle. Co jeszcze? No, pady są kiepskie, no. I tyle. Co dużo mówić. W tą grę gram tak, jakbym w ogóle pierwszy raz grał w kontrę. Ale nie gram pierwszy raz w kontrę, nie? To wiecie. No dobra, nieważne, może dojdę do bazy i zrobimy reset, czyli coś, co po prostu rozłączy mi pewnie grabber, bo stracę sygnał, bo kompozyt, jak mówiłem. Pady są złe. Pady są totalnie skaszanione. Wchodź do bazy, życie dostałem. Chcę zobaczyć, jak wygląda baza i robimy reset i zobaczymy sobie kolejną grę, jakąś odpalę. Pokaż się bazo. Baza. Base One, Base One. Ale jest. Kontra jest. Kto sobie grał kiedyś w kontrę za młodego i chciałby teraz zobaczyć, jak to się grało w kontrę, przypomnieć sobie, jak było fajnie. Było fajnie, tak się grało w kontrę. Reset.
trzeba uważać, jak się robi reset power, bo te przyciski cię mogą wcisnąć na stałe w tą obudowę, a to dobre nie jest. Tu macie utratę obrazu, coś tam nieważne. Dobra, polecimy sobie z inną grą i chciałbym na przykład zobaczyć grę, na przykład odpalimy sobie, wiecie co, niech to będzie na przykład Silkworm. Czy tu jest Silkworm? Jak wygląda? Gulf War. Silkworm. On player. Jeep albo heli. Jeep. Jest? Jest. Działa? Działa. Patrzcie, mamy kolejną dobrą grę. Silkworm. Także, tak jak mówiłem, tą konsolkę ratuje biblioteka gier. I to jest jej największy i tak naprawdę jedyny plus. Bo większej ilości plusów, no wiecie. Wiecie. No jest słaba, nie? Natomiast, o, jest autofire, okej. Okay. Pat ma autofire i to jest dobra rzecz. Także cóż mogę więcej powiedzieć? No brakuje tej konsoli wszystkiego, ale to wszystkiego jej brakuje. Tylko nie gier. Gry są spoko. Normalnie jestem w szoku, że... Chociaż no wiecie, bo Chińczyk jak robił to... No to co, no to gry go nie kosztowały, bo sobie tam wrzucał po prostu jakieś te... Wrzucał sobie, co, romy gdzieś tam, nie? Jakiś obraz gotowy i Czeszek czapka, nie? Wszyscy szczęśliwi. On najbardziej, bo sobie grał, prawda, w gry. Zgrywał gry, przepraszam, i sobie ten zarabiał na tym. Czyli na zwyczajnym piraceniu. No, ale dobra, niech będzie. Także tak. Dobra, weź to w końcu, a nie, o. No, i co? Silkworm fajny, jak malowany. Kto grał, ten wie, że Silkworm jest spoko. Sprawdzimy sobie jeszcze jakąś gierkę. Sprawdzimy sobie jakąś jeszcze gierkę. Do bossa nie będę chodził, chociaż to już jest boss chyba. Nawet. Także tak. Silkworm, pierwsza klasa. Kolejna fajna gra, Silkworm. Jak jeszcze fajne gry mamy? No tu jak mówiłem, prawda, drobne niedogodności, tak? Przejdźmy tutaj i na przykład uruchommy sobie Ninja Gaiden, czy to to, czy to to. Trójkę nawet, proszę bardzo, Ninja Gaiden 3, czy to to. Cutscenki są. Gdzie to się mieści na tym małym tam glutku? Nie wiem. Jest cutscenka? Jest, super. Tecmo Presents. Ninja Gaiden 3, proszę bardzo. Jest? Jest. Akt pierwszy. Proszę bardzo, kolejna fajna gra. Na tak tandetnej jakościowo konsoli, patrzcie, co my tu mamy, nie? No, powiem wam, że jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że... Ja bym tak z chęcią takie zrobił sobie tego dumpa, tego. W sensie zgrał to wszystko stąd. Ale no niestety, chyba nie można. Chociaż pewnie można, jakby ktoś się postarał, to by zrobił. Patrzcie, Ninja Gaiden, piękny. Piękna gra. Piękna gra na tej jakże dobrej konsoli, nie? Ale cóż, beret dłuższy. Jest jak jest. Aha, no co, no jest. Co mu jest? Temu ninju. Nie wiem, co mu jest. Cyk, wchodzę tu. Jest, przeszedłem dalej. Bardzo dobrze grę, bardzo dobrze gram. Znaczy, gram słabo, ale bardzo dobra gra jest. I ja mówię, ja się dziwię, że w... A co to się jest? Co on robi? Co ty robisz? Co ty robisz? Człowieku, opanuj się. Dobra. Oczywiście to jest Metroidvania, nie Metroid, coś tam, wszystko. Czyli mamy po prostu skoki, jak dostaniemy odrzucona z tyłu. Typowy Ninja Gaiden. Typowa Castlevania, typowe wszystko. I Metroid chyba też. Także tak. Mamy jeszcze raz launcher i możemy sobie zrobić... Nie będę uruchamiał wam oczywiście Mario, bo Mario wszyscy znają. Uruchomimy sobie na przykład Adventure Island 2. Sprawdźmy Adventure Island 2. Jest pięknie? Jest pięknie. Adventure Island 2. Proszę bardzo, ładna graficzka. Wszystko gra i buczy. Lećmy. Jest? Jest. Dobrze jest? Ja myślę, że jest dobrze. Ja myślę, że jest bardzo dobrze, bym nawet powiedział. Adventure Island 2. Nie grałem za wiele, nie znam tej gry, ale jest spoko. Gdyby tylko jeszcze jakoś ta była lepsza, gdyby to było HDMI, kurde, byłoby super, nie? W ogóle taką konsolę jak ta kupić sobie w tym, ze złączem HDMI, czyli może lepszej jakości odrobienia tą konsolę nawet, to byłoby spoko. W takich grach jak ta, na przykład, gdzie nie musi być to tak szybkie takie reakcje, albo gdzieś skosy, o, bardziej skosy, nie muszą być łapane jak w grze Contra, tutaj te pady, no pad działa, nie? Pad sobie działa. I tutaj jakby nie masz czego czepiać. Odpalasz kontrę i uświadamiasz sobie, że jest kiepsko, że jest źle. Przeszedłem? Sprawdźmy coś innego. Kolejna fajna gierka, dla której warto byłoby to kupić, gdyby ktoś chciał sprawdzić sobie bibliotekę gier. Bo tak ogólnie to...
Coś jeszcze chciałbym sprawdzić. Sprawdźmy sobie jakiś dany tytuł. Na przykład niech to będzie gdzieś z dalszej jakiejś, dalszej odległości. Niech to będzie, nie wiem co, nie wiem co. Wybierz sobie coś. Dig Dug 2 to może nie. Duck. 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 Coś Duck. No, nie znam gry, uruchomiłem Duck. No, jest jak jest, nie? Jakby, nieważne. No to jakiś klon, tank. O co tu się stało? O co tu się stało? Aha, okej. Okay. Już wiem, czyli muszę transportować na dół. Jajko. Bardzo dobra gra. Na przykład takie są też gry, też bardzo dobre są gry. Ogólnie widzicie, tutaj jest troszeczkę dobrych gier. Teraz tego odpalę tego Mario i zobaczymy, co z tego będzie. O, na przykład Elevator Action, proszę bardzo. Elevator Action na NES-ie jest taki sobie akurat, ale czemu by nie? Zobaczmy Elevator Action, proszę bardzo. Też dobra gierka. Widzicie, są naprawdę dobre gry. Nie będę przelatywał całości całego tego menu wyboru tych gier, ale są naprawdę dobre, widzicie, że tutaj jakby się nie ma czego czepiać. Dobra, złaź na dół, wskakuj tutaj do dziupli. Chociaż ta wersja Elevator Action jest lepsza niż wersja Commodore. Żeby była jasność, nie? O, żeby była jasność, jest ciemność. No nic, tak też trzeba żyć czasami. Proszę bardzo, tutaj zginął Czesiek jakiś, kolejny Czesiek i kolejny Czesiek. Co wy tak wychodzicie schematycznie, raz z tych samych tych drzwi? Dobra, nieważne. Jak tu się wchodziło do tych drzwi? Tak się wchodziło. Jak się wychodziło z tych drzwi? Po prostu się wychodziło. Cyk, 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 cyk i jedziemy windą. O, jest. Cyk, cyk. Bardzo ładnie, proszę bardzo. Elevator Action, jaki jest, wszyscy wiedzą. Dobra gierka. Ostatnią grę jeszcze jakąś uruchomimy, żeby zobaczyć, czy to jest to. Może coś głupiego wybiorę, a może coś dobrego wybiorę. Nie wiem, zobaczymy. Chip and Dale, wiadomo, że to jest dobra gra. Lecimy dalej gdzieś tutaj i uruchomimy sobie. No, jak widzę jakieś takie rzeczy, to coś, co znam najlepiej. Super Pro Hockey, to może nie. Snowball, Panzer Attack, Long Jump, Lunarian, Galagant, tutaj już mamy, widzicie co mamy, nie? Scuba Hunt, Block World. Tak jakby tam były takie Rural Goblin. Tak jakby tam były takie gry dobre, a tutaj już przechodzimy do takich gier Super Mario Bros. Znowu powtarzają się te gry, jak najbardziej, ale widzicie, o! Lecimy od nowa chyba. Ale dla tych gier warto niby też, bo to jest parę złotych, mamy fajne gry, nie? Dobrze jest. Nie pamiętam, się gra. Ty, Mr. Wang. Blue Kang, Mr. Wang. Dobrze jest. Dawno nie grałem w VR Kung Fu. Nie pamiętam. Wiem, że na nich są jakieś sposoby, że to idzie ich robić. O. Tysz. Czemu nie został w ryj? Dobra gierka jest, proszę bardzo. Na sam koniec odpalimy Mario, żeby zobaczyć, czy to jest to. A tam był Mario jakiś inny. Odpalimy inną część Mario, może tak. Odpalimy Mario 6. To jest po prostu Mario, tylko wiecie. Mario 14, 9, coś tam. Dziesiątkę. Mario 10. Super Bros. Kung Fu Mario. Oh fuck. Ty, to jest podróba tego, wy. W sensie, to jest podróba tego, Jackie Chana. Czy nie? To Jackie Chan jest. No jasne, że Jackie Chan. Ej, tylko że Mario. Okej. Okay. No dobrze. O nie. Tego tu się nie spodziewałem. Widzicie, mamy tutaj jakieś dobre gry i mamy też jakieś takie łogry. Ale mamy gry, no. Gry, w które można pograć. No to Jackie Chan, no nie Mario coś tam, ale Jackie Chan. Może być, niech będzie. To jakby wiecie, też trochę weryfikuję. Znaczy, no mamy dużo tych gier, to żeby nie było. Tylko nie wszystkie to są takie, wiecie. Nie każda jedna to jest inna. O, może tak, o. To jest odpowiednie określenie. To nie jest tak, że 620 różnych gier. Chociaż jakby się uparto, pewnie może i tak by było. Chociaż już nie, zweryfikowało się, że nie. Ale no dużo ich jest, nie? Ale to i tak jest plus. Według mnie to i tak jest plus, bo te gry... Jest sporo, no i za te gry chyba tutaj głównie płacimy. Chociaż Chińczyk to nie był ich posiadaczem, no ale płacimy za nie my. Bo za tą konsolę to ja nie wiem, bo ona jest... Dobra, nieważne. Wiadomo o co chodzi, nie?
tyle w temacie. Dobra, słuchajcie, robimy reset. Wyjdę tylko do Dasha, zobaczymy, czy wyjdzie. Nie wiem, ile ta gra jeszcze podziała, także może ją będę szanował troszeczkę. I robimy podsumowanie. Także myślę, że gry Biblioteka Gier jest spoko. Dobrze, zatem zacznijmy może od plusów. Plus dostrzegam tylko jeden. To jest ilość wbudowanych i jakość wbudowanych gier. Bo tych gier jest masa. Są dobre, fajnie dobrane, oczywiście powtarzają się, natomiast te gry są naprawdę spoko. Z chęcią zrobiłbym takiegoś dumpa tego, tych zapisanych tej gier, bo naprawdę fajny jest, fajnie gry są dobrane, fajny zestaw. I to jest plus. Minus, cała reszta, bo i wykonanie jest słabe, pady są słabe, urządzenie jest słabe, to jest jedna razówka. Kiedy, to nie jest pytanie, czy się popsuje, tylko kiedy się popsuje, taka jest prawda. Zatem gry plus, cała reszta to jest minus. Cena, nie wiem, nie znam ceny, ale myślę, że to jest poniżej 100. Tak mi się wydaje, jeżeli powyżej, to nie wiem. Cena powinna być według mnie poniżej 100 za takie coś. Teraz pytanie, dla kogo to może być skierowane? Dla kolekcjonera. Kolekcjoner nie kupi czegoś takiego. Kolekcjoner, powiedzmy, że ma oryginalnego NES-a. Jak ma jakieś klony, to ma dobre klony z wyjściem HDMI i tak dalej, tak jak ja mam na przykład. Gracz. Nie polecam dla gracza, bo gracz pogra troszeczkę i to się popsuje. Albo walnie to w kąt, bo na tym się ciężko gra przez te pady. Dla gracza też nie polecam w takim razie. Dla kogo to urządzenie może być? Więc... prosta rzecz. Dla kogoś, kto chciałby sobie przypomnieć, jak kiedyś się grało, ale nie chciałby wydawać kupy kasy na sprzęt. Konsole mini, które kosztują po 300-400 zł, NES akurat mini, albo na oryginalnego NES-a, który będzie problematyczny, tak? Pegasusa, który będzie problematyczny dzisiaj, żeby to podłączyć do telewizora i tak dalej. To jest dla kogoś, kto kupi coś takiego tanio, pograć, przypomnieć sobie, walnąć kąt, więcej nie wraca. To jest konsola dla kogoś takiego. I ktoś taki powinien ją kupić. I tu się sprawdzi najlepiej. Żaden gracz, który gra w tamte gry systematycznie, dużo, żaden kolekcjoner, bo tu nie ma co kolekcjonować, natomiast niedzielny gracz, który chce sobie przypomnieć i walnąć kąt, cześć jak czapka, było, minęło, fajnie było, a dobrze się skończyło, dla kogoś takiego to będzie bardzo dobry wybór, bo nie wyda dużo, a sobie pogra. Może się nawet popsuje przy pierwszym graniu, jakby nie będzie szkoda, jak te 100 parę złotych tam, nie wiem, niecałą stówę, jak tu pójdzie się tam chrzanić. Wszystko jedno, nie? I to jest dla kogoś takiego. I teraz recenzja może krzywdząca tego sprzętu, natomiast to właśnie tym jest. To miało tym być, to miało być tanim czymś, co da rozrywkę na chwilę, może dłuższą chwilę, może krótszą, zależy. I tyle, ktoś się pobawi i zapomni. To jest do takich osób kierowane i ja tak ten sprzęt odbieram. Kiełasz, dzięki, że podesłałeś mi ten sprzęcik, dzięki, że mogłem go poznać. Mam nadzieję, że troszeczkę się nim pobawimy, że się nie popsuje za szybko, mam taką nadzieję. Natomiast no niestety jest kiepskiej jakości, jest słaby, ale jakby nie ma żalu, bo tym właśnie to miało być. Wszyscy jesteśmy świadomi, czym to jest, tak? Dlaczego to zrecenzowałem? Może film trafi do kogoś, kto chciałby sobie sprawdzić, jak się kiedyś grało, przypomnieć sobie, nie chciałby wydawać kupę kasy, znaleźć coś, co pozwoli mu trochę pograć. No to będzie idealny sprzęt. Komuś takiemu polecam jeszcze raz, jak najbardziej. No. A w tym odcinku ma tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie do końca tego odcinka. Pozdrawiam Was, Pęczat, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.